Chciałam Was serdecznie powitać na webinarze Sekrety skutecznego poszukiwania pracy. Nazywam się Marta Szymańska-Jarosz, jestem częścią zespołu Biura Karier KUL, którego właśnie misją jest pomoc osobom w każdym wieku w poszukiwaniu pracy, w odkrywaniu swoich zasobów, w kształtowaniu nowych kompetencji i rozwijaniu tych, które posiadamy. Dzisiaj mam niezwykłą przyjemność rozpocząć cykl webinarów zawodowych, które wymyśliłam sobie, że nazwę Aktywuj karierę, bo chcę Was zaktywować, bo wszystkie działania, właśnie wszystkie nasze sukcesy zaczynają się właśnie od działania. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy cykl rozpocznie webinar Sekrety skutecznego poszukiwania pracy. Webinar poprowadzi Daniel Szczegielniak, doradca zawodowy, mentor kariery, który myślę, że troszeczkę więcej o sobie opowie, ale ja Daniela przed naszym spotkaniem zapytałam o jego misję. Jaką ma taką swoją osobistą misję zawodową, to właśnie też postrzega swoje działanie we wspieraniu innych. Zawodowo we wspieraniu zarządu i dyrektora pionu banku IT, a prywatnie w tym, aby właśnie osoby, które poszukują pracy, które są w zmianie zawodowej, żeby ich w tym obszarze wspierać. Kilka kwestii technicznych. Pierwsza rzecz, to spotkanie jest nagrywane. Chcę tutaj uspokoić, że żadne dane osobowe nie będą przetwarzane. Materiał, który będzie zmontowany i przesłany uczestnikom spotkania, będzie pozbawiony wszelkich danych osobowych. Druga rzecz, tutaj myślę, że nasz prelegent szerzej powie, jak będzie dynamika spotkania przebiegała. Ja tylko dodam, że przewidujemy taki moment na pytanie i odpowiedzi. Natomiast jeśli jakiekolwiek pytania pojawią się w Waszych głowach i nie chcecie, żeby one umknęły, to oczywiście zachęcam do korzystania z czatu spotkania. Być może są tu osoby, które na Teamsach nie pracują, bo są zaproszone też osoby spoza organizacji, spoza KUL-u do udziału, więc jest taka ikonka pokaż konwersację i tutaj możecie zarówno i przywitać się, i zadawać swoje pytania. Z kwestii organizacyjnych to chyba tyle. Ja, Daniel, oddaję Ci głos, pozwolę teraz się wyciszyć, wyłączyć. Jeśli będzie taka potrzeba, to wrócę w sesji pytań i odpowiedzi. Także do zobaczenia. Dobrze, dziękuję, dziękuję serdecznie za zaproszenie i tak, już tutaj działamy. Z mojej strony jakby taki pierwszy komunikat i też pytanie, czy wszyscy są ok z tym, żebyśmy byli na ty? Dla mnie to jest ważne, ponieważ jest to jakby taka naturalna dla mnie forma komunikacji. Na co dzień pracuję w dużej firmie, w korporacji i tutaj nie ma w takiej, powiedzmy, organizacji znaczenia, czy rozmawiamy z naszym dyrektorem, czy w ogóle rozmawiamy, powiedzmy, z szefem całego pionu, w którym pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, czy nawet z szefem całej firmy. Wszyscy jesteśmy jakby ze sobą na co dzień na ty i to jest taka moja preferowana forma komunikacji, więc może zapytam tak, że jeśli ktoś ma z tym problem, czy po prostu komuś to nie odpowiada, to proszę napisać na czacie. W przeciwnym wypadku uznam, że jesteście jakby, że jest to dla Was komfortowa forma komunikacji. Też tutaj, jak Marta wspominała, stworzyliśmy taką małą ankietę, także już tu wiele z Was osób się podzieliło tutaj odpowiedzią, także bardzo mnie to cieszy, że z tego, co widzę, 94% osób z Was tak naprawdę nie mają problemu z tym, że jest poniedziałek rano i cieszą się, że tutaj są i są gotowi do działania. 6% odpowiedziało, że nie lubi poniedziałków, szczególnie rano, co też jestem w stanie zrozumieć, ponieważ jest to taki moment, kiedy przestawiamy się często z trybu relaksu do trybu działania, więc jakby jest to też okej.
Ale bardzo się cieszę, że mamy tutaj zmotywowaną, że tak powiem, widownię czy grupę. Teraz sobie włączę właśnie ten widok na czat i dobrze, i możemy zaczynać. Trochę Marta właśnie wspomniała też o takiej mojej misji, powiedzmy, zawodowej, osobistej. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo mnie fascynuje temat pasji, no i też takiej pasji zawodowej, ponieważ oczywiście pasja może być rozumiana, wiadomo, jako coś, co się dzieje w różnych obszarach, ale szczególnie tutaj właśnie w temat pasji zawodowej jest mi bardzo bliski. Jest mi to bliskie dlatego, że moje doświadczenie jest takie, że kiedy spotykamy kogoś, kto pracuje, kto działa właśnie w takim jakby trochę uczuciu pasji do tego, co robi, to ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że po prostu czuję, że ta osoba jest w pewnym sensie wyjątkowa. Moim zdaniem to, co ja obserwuję, często bije od takiej osoby bardzo pozytywna energia. Możemy poznać to po uśmiechu, możemy poznać to po pewnego rodzaju w ogóle takiej otwartości emocjonalnej, nie wiem, czy może powiedzieć emocjonalnej, ale po prostu otwartości na drugiego człowieka. Ja po prostu bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy mają pasję i w każdej dziedzinie mojego życia i w ogóle uważam, że można mieć pasję po prostu w zasadzie do wszystkiego. I dlatego jakby trochę taką moją misją jest dążenie do tej pasji w moim życiu i też pomaganie innym, żeby te pasje właśnie odkrywali w sobie, bo wyobrażam sobie, że świat byłby po prostu takim fajnym miejscem, gdyby wszyscy mieli pasję. Ja wiem, że to jest taka wizja utopijna i nigdy tak nie będzie, ale trochę jako taki cel, do którego możemy dążyć, myślę, że to nie jest, że to nie jest zły cel. Tak jak powiedziałem, chciałem w ogóle podziękować za zaproszenie tutaj Marcie i też chcę powiedzieć, no z Martą tutaj po raz pierwszy tak naprawdę rozmawialiśmy tak bliżej w piątek wieczorem i też od razu poczułem od niej pasję do tego, co robi, więc chciałem wam w ogóle pogratulować, bo uważam, że jesteście w dobrych rękach. Tutaj mówię tutaj akurat też do studentów, którzy są z nami, Kulu, ale też wiadomo, te wszyscy, którzy jesteście w dobrych rękach tutaj na spotkaniu. Natomiast no widzę, że Marta bardzo prężnie działa z pasją. Widzę u niej taką misję do tego, żeby wam pomagać, żeby was aktywizować, żeby wyciągać trochę z was to, co jest najlepsze i te pasje z Martą tutaj podzielam. Także to już jest w ogóle bardzo, bardzo dobry początek. Też dlatego bardzo chętnie zgodziłem się na to spotkanie. Nasze slajdy będę też tak trochę przeplatał takimi, powiedzmy, cytatami, które mają za zadanie stymulować nasze myślenie. I tutaj na tym slajdzie widzicie taki cytat, który po prostu chciałbym, żeby był prawdziwy do tego naszego spotkania. Chciałbym, żeby to nasze spotkanie było nie było tylko wykładem, ale żeby było też tak interakcją i żeby było po prostu spotkaniem pomiędzy, takim prawdziwym spotkaniem pomiędzy mną i wami, gdzie wymieniamy się też poglądami i ideami, że tak powiem, górnolotnie. Ja po prostu bardzo się cieszę, że mogę z wami rozmawiać i dlatego właśnie, że wiem, że macie w sobie dużo energii i że macie pomysły i że macie pytania i na co dzień dzielę się po prostu swoją wiedzą w różnych miejscach. Dużo piszę i piszę różne posty i artykuły, bo pisanie jest dla mnie taką trochę bardzo, jak to powiedzieć, domyślną, czy takim obszarem, powiedzmy, w którym się czuję bardzo, bardzo biegle i bardzo komfortowo. Natomiast jednak takie spotkania na żywo to jest dla mnie rewelacyjna platforma, żeby porozmawiać z wami i usłyszeć w ogóle, co u was i po prostu jak zobaczyć, jak reagujecie na to, co pokazuję i żeby jakby też zaadresować jakieś takie wasze potrzeby bezpośrednio. To chyba tyle gwoli wstępu, takiego bardzo, mam nadzieję, krótkiego. No i teraz tak, Marta już też przedstawiła moją osobę, także może kilka jeszcze słów o mnie. Generalnie, dlaczego zajmuję się w ogóle, powiedzmy, tematem mentoringu?
Ja sam mam doświadczenie 11 lat pracy w zasadzie na 7 stanowiskach w 6 dużych korporacjach w Polsce i w Niemczech. I jakby przechodząc przez te takie trochę etapy, powiedzmy, różne zajęcia, to często były bardzo różne stanowiska, często w różnych organizacjach. Budowałem jakby dla siebie trochę taki, powiedziałbym, kapitał wiedzy związanej w ogóle ze zdobywaniem pracy, bo mnie to jakby zawsze po prostu intrygowało, jak można się tym bawić i jak można być w tym dobrym. I gdzieś chyba naturalnie mi to przychodziło dobrze i łatwo, ale też dużo na ten temat czytałem, dużo zgłębiałem takiej wiedzy właśnie, powiedzmy, z obszaru w ogóle też HR-owego, rekrutacji. Tak naprawdę, żeby się dowiedzieć, jak skutecznie szukać pracy, no to też ważne jest, żeby zrozumieć tę drugą stronę, czyli powiedzmy menedżerów, którzy zatrudniają, rekruterów, którzy zatrudniają, jakie mają metody, na co zwracają uwagę, jakie mają techniki. No i ja po prostu taką wiedzę zgłębiam, bo naturalnie mnie to interesuje. No i przez lata, powiedzmy, zbudowałem sobie taki kapitał tej wiedzy i doświadczenia, którym chciałbym się odrobinę dzisiaj z wami podzielić. No tutaj na slajdzie można zobaczyć jeszcze, że powiedzmy jest kilka różnych kierunków i uczelni skończonych. Akurat jeśli chodzi o życie już takie bardzo zawodowe, no to trzeba pamiętać o tym, że uczelnie to może być imponujące, że ktoś na przykład skończył kilka uczelni czy uczelnie zagraniczne. Natomiast tak naprawdę w życiu zawodowym, w biznesie liczą się umiejętności. Dyplomy też, ale to grałem, powiedzmy, już takie drugiej skrzypce. To może warto też wspomnieć. Tak, no tutaj możecie przeczytać też, że moją pasją właśnie jest mentoring i doradztwo zawodowe. Robię to tak naprawdę po pracy. Jest to model, który mi bardzo odpowiada, dlatego że to jest po prostu moja pasja. Nie muszę się z tego utrzymywać. To znaczy, że oczywiście biorę, kiedy robię mentoring jeden na jeden, zwykle biorę za to pieniądze, dlatego że po prostu nie mam czasu tak dużo, żeby za darmo pracować z wieloma, po prostu ze wszystkimi. Więc jakby powiedzmy ustalenie jakiejś opłaty jest trochę taką metodą też na to, żeby ograniczyć ilość właśnie osób, z którymi pracuję. Jest to też metoda na to, żeby te osoby jeszcze bardziej zmobilizować, bo niestety jest tak, że kiedy za coś płacimy, to często o wiele bardziej to doceniamy i jesteśmy bardziej skłonni do pracy w tym temacie. Natomiast też dzielę się wiedzą właśnie na, tutaj są kanały takie pokazane, tak, czyli Facebook, Instagram, czy tam funkcjonuje pod taką nazwą Podróż zwana pasją. Jest tutaj też link do mojego profilu na LinkedIn, gdzie dzielę się różnymi artykułami w języku polskim, no i też jest mój adres e-mail, jeśli byście chcieli do mnie napisać, po prostu o coś zapytać, to możecie to zrobić na jednym z tych kanałów po spotkaniu. Tak, i na tych kanałach no, dzielę się tą wiedzą jakby za darmo czy nieodpłatnie. Też to, co jest takim moim też trochę konikiem, to są projekty społeczne. Od 4 lat angażuję się jako wolontariusz w różnych projektach, ale głównie związanych właśnie z tematyką rozwoju kariery. No i też w zeszłym roku rzecz, z której jestem akurat osobiście bardzo dumny, to jest taki mój, powiedzmy, sukces z roku 2020, to jest to, że stworzyliśmy projekt społeczny bezpłatnej pomocy dla osób, które straciły pracę przez COVID-a. I tam właśnie też pomagamy ludziom, dając im szkolenia, dając im mentoringi, robiąc dla nich symulowane rozmowy kwalifikacyjne nieodpłatnie. Także no to jest też coś, co robię, czyli to chyba tyle o mnie. Jeszcze z zainteresowań, no to można wspomnieć, że lubię czytać i lubię w ogóle tematy bardzo psychologiczne, dużo medytuję. Ten weekend spędziłem akurat tak naprawdę medytując przez 2 dni, także też gorąco polecam takie aktywności. No, jak mam czas, to chodzę po górach i jeżdżę na rowerze. Muszę się przyznać, że po tym spotkaniu wsiadam na rower i będę korzystał z pogody i też was do tego zachęcam, jak będziecie mieli chwilę dzisiaj. Tak, i może jeszcze tak bardzo, bardzo krótko na temat takich trochę
ram naszego spotkania, czyli zachęcałbym Was do tego, żebyście nie używali telefonów podczas naszego spotkania, kiedy ja prowadzę spotkania albo po prostu jestem na spotkaniu, które jest dla mnie ważne, odwracam sobie telefon, kładę ekranem do dołu, tak żeby żadne notyfikacje mnie nie rozpraszały. I też wam to doradzam. Też, tak jak tutaj Marta wspomniała, będzie na końcu naszego spotkania taka przestrzeń do zadawania pytań. Natomiast też zachęcam Was do tego, żebyście zadawali pytania na czacie podczas całego spotkania. To spotkanie jest dla Was. Ja bardzo lubię, kiedy spotkania są interaktywne. No i też tutaj taka trzecia zasada właśnie z tym związana, czyli nie ma głupich pytań. To jest naprawdę zasada, w którą ja osobiście bardzo wierzę, więc zadawajcie pytania. Nic dla mnie nie jest oczywiste w temacie kariery. Ja w ogóle jestem osobą, powiedzmy, przez to też, że medytuję i staram się. No, jestem osobą, która unika ocen, i więc jakby tutaj też możecie czuć się komfortowo i o cokolwiek nie zapytacie, to nie będzie w żaden sposób źle odebrane ani ocenione. Także to mogę zapewnić. No i tyle właśnie o mnie, tyle o naszym spotkaniu. I teraz chciałbym dowiedzieć się po prostu czegoś o Was. I w tym celu poproszę Was, żebyście na czacie po prostu napisali takie proste rzeczy. Może imię, to może to akurat będzie już widoczne, bo tu na tym spotkaniu widzę Wasze imiona. Natomiast gdybyście mogli napisać, skąd piszecie, gdzie jesteście, jakie macie pasje, zainteresowania zawodowe i pozazawodowe. I coś, co dla mnie jest bardzo ważne, czego chcielibyście się dzisiaj nauczyć, z jakim oczekiwaniem przychodzicie na nasze spotkanie. I to mi też trochę pomoże ukształtować, powiedzmy, formę i treść tutaj naszego spotkania. Także będę bardzo wdzięczny. No ja się przedstawiłem i teraz jest jakby czas, żebyście wy to zrobili. Także zachęcam do wpisywania w czacie tutaj waszych odpowiedzi. Tak, jeszcze raz tutaj poproszę. Napiszcie na czacie, skąd piszecie, gdzie jesteście, jakie macie zainteresowania i czego chcielibyście się dzisiaj nauczyć. Okej, Monika, no tutaj Wrocław. Pozdrawiam, także jestem we Wrocławiu. Akurat mieszkam tutaj przy Jana Pawła. Pracuję w sprzedaży, pasjonuję się dietetyką, mam w życiu moment, w którym się przebranżowić. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Bardzo też taki, powiedziałbym, żywy. Powiem taką może też anegdotę, że albo może po prostu powiem, że nie ma, według mnie nie ma złego czasu na to, żeby się przebranżowić. I kiedyś miałem takie spotkanie, poznałem, powiedzmy, osobę, która była gdzieś tam w latach swoich 50. swojego życia. I właśnie opowiadała mi o tym, że właśnie się przebranżowiła i jest po prostu najszczęśliwszą osobą na świecie, bo to w ogóle zupełnie zmieniło jej życie, więc na to nigdy nie jest za późno i to jest bardzo wdzięczny temat i bardzo, bardzo fajny. Myślę, że te rzeczy, o których sobie tutaj powiemy, bardzo Ci się przydadzą i spodobają. Pierwsza część spotkania, o której w ogóle zaraz też o agendzie tutaj więcej opowiem, natomiast będziemy mówić też o tym, jak diagnozować nasze talenty, jak diagnozować naszą osobowość, po to właśnie, żeby w tym momencie, kiedy szukamy zmiany, żeby wiedzieć, czego tak naprawdę chcemy na rynku pracy. Mirek napisał: Lublin, doradztwo karierowe. Może coś mnie zainspiruje. Bardzo fajny też doradztwo karierowe, wdzięczny temat. No tutaj już powiedziałem, że jest to też moja pasja. Jest to też bardzo ważna rzecz w ogóle w społeczeństwie. Nie zawsze nasi rodzice pokazują nam możliwości, jakie mamy w życiu zawodowe, więc to jest zawsze ważny temat. Już tutaj patrzę na kolejne odpowiedzi. I na pewno będą takie treści, Mirek, które powinny Cię zainspirować i których jeszcze nie widziałeś, także myślę, że się nie rozczarujesz. Ewelina, Rzeszów, sport letni i zimowe dyscypliny. No też, ja też jestem bardzo
tutaj fanem sportu, czytanie. Chcę coś w swoim życiu zmienić, a nie wiem, jak się za to zabrać. Też powiemy sobie o tym, oprócz tego, że pokażemy narzędzia do tego, jak rozpoznać nasze talenty i predyspozycje, to jeszcze spojrzymy sobie na to, co nas motywuje, jak do tego dotrzeć. Spojrzymy sobie też na to w ogóle, jak wyznaczyć cel zawodowy w taki rozsądny sposób. Lublin Psychologia, w tym HR i doradztwo zawodowe. Niedługo będę wchodzić na rynek pracy, ekscytujący czas. Ja wchodziłem na rynek pracy właśnie 11 lat temu. Wtedy mieliśmy, powiedzmy, konsekwencje tego kryzysu finansowego, ekonomicznego z 2008 roku. Był to trudny czas, żeby wejść na rynek pracy, także teraz podzielę się tym, że w Polsce bezrobocie jest dwa razy mniejsze i na pewno ci się uda i to pomoże tutaj, o czym będziemy mówić. Ola, Leżajsk, okolice Leżajska, staż na stanowisku programisty, chcę dowiedzieć się, jak dalej rozwinąć karierę. Też te treści pomogą w tym, co będziemy, treści, które oferujemy, będą pomocne w tym. Zastanawiam się, czy zrezygnować z tego, co robię i budować markę własną, bo żebym mogła utrzymać się z własnego biznesu, potrzebuję czasu. Mam osobowość protagonisty. Temat budowania własnej marki jest bardzo gorący, w sensie takim, że wiele osób po prostu to jakby chce robić. Jest to też taki ekscytujący, powiedzmy, temat związany, powiedzmy, z tym, że chcemy robić to, do czego mamy pasję. Od razu powiem z mojego doświadczenia i też z doświadczenia osób, które rozwijają z powodzeniem swoje biznesy, to jest dość trudna sprawa. Osobiście polecam model, gdzie właśnie, w którym ja jestem, czyli taki, gdzie po prostu zarabiam i na etacie na przykład i nie martwię się o to, że po prostu o to utrzymanie i to mi daje taką trochę psychiczną wolność od tego, żeby nie mieć za dużej presji właśnie w takim tutaj działaniu, gdzie powiedzmy mentora zawodowego. To jest mój model, on się sprawdza. Stworzenie własnej marki na obecnym rynku jest bardzo, bardzo trudne i po prostu stworzenie takiego grona, powiedzmy, klientów czy osób, które nam ufają, to są miesiące. Czasem mówi się tak naprawdę, że do 2 lat trwa tworzenie takiej osobistej marki na rynku, więc jakby radzę uzbroić się w dużo cierpliwości, ale jest to na pewno po prostu bardzo, bardzo piękna droga. I w ogóle dlaczego ja nazywam się, powiedzmy, podróż zwana pasją? Dlatego, że uważam, że pasja to nie jest do końca coś, co możemy osiągnąć, już zawsze to mamy, ale jest to jakaś podróż. Beata, łódź, pasję, śpiew, gra na gitarze, taniec, książki. Chciałabym ruszyć się z miejsca odnośnie swojej kariery, nie jestem pewna, w którą stronę pójść. O tym sobie porozmawiamy, także to mnie bardzo cieszy. Lublin, czytanie, fotografia, szukam od roku pracy. Mam nadzieję, że to spotkanie ci pomoże. Powiemy sobie w drugiej części spotkania na temat sposobów szukania pracy, takich trochę nietuzinkowych, które moim zdaniem pozwolą ci się trochę wyróżnić na rynku pracy spośród innych kandydatów. Jestem z Lublina, pasją jest muzyka, motoryzacja, moją również. Obecnie szukam pracy, żeby robić na sprzęcie programowanie do tworzenia muzyki, ponieważ od września zaczyna naukę w szkole muzyki. Okej, nowoczesnej, ma to sens. We Wrocławiu, no to też tutaj po sąsiedzku jest chyba tutaj właśnie ta szkoła. No, pracuję na Pawła, jeśli dobrze rozumiem. Piękny budynek. Przynajmniej Akademia Muzyczna, jeśli o tym samym mówimy. Tak, z tego webinara chcę się dowiedzieć, uzyskać informacje na temat poprawy CV. No, bardzo bym chciał ci o tym opowiedzieć, ale akurat nie jest to w programie tego konkretnie szkolenia, natomiast co ci mogę doradzić? Doradzę ci jedną rzecz, Dominik. Sprawdź sobie taką stronę, która się nazywa canva.com. Tam jest też, możesz sobie wybrać język polski. Tam masz tysiące pięknych wzorów, które możesz wykorzystać do stworzenia CV, jeśli chodzi o taką szatę graficzną. Oczywiście wygląd CV to w zasadzie nie jest najważniejszy i to nie jest wszystko,
ale może cię to zainspiruje. Bardzo fajna strona, wszystkim polecam osobom, które tworzą CV. Dobrze, tutaj się już robi dużo tych rzeczy, ale jeszcze zobaczymy, na ile zdążymy. Dawid Łęczna, zainteresowany sport, psychologia, szukam efektywnego sposobu na znalezienie pracy, o tym porozmawiamy. Marta, tutaj też dziękuję za wpis. Mam nadzieję, myślę, że będziemy się nawzajem inspirować. Anita, Lublin, rysowanie, architektura, krajobrazu, projektowanie przestrzeni. Chcę się dowiedzieć, jak zostać zauważony na rynku, jak znaleźć dobrą pracę w kręgu swoich zainteresowań. O tym sobie powiemy. Lublin, studiuje historię na specjalizacji nauczycielskiej. Bardzo, bardzo dla mnie interesujący temat, w ogóle historia, fascynujący. Pracowałem dorywczo przed pandemią jako przewodnik muzeum. Tak, no niestety tutaj pandemia uderzyła bardzo mocno w sektor turystyczny. Chcę dowiedzieć się, jak efektywnie szukać pracy. To sobie powiemy. Dla osoby, która się interesuje historią też i turystyką, też bym pomyślał o tym właśnie w zasadzie, czy można pewne rzeczy przenieść do tego świata online, jeśli chodzi o wartość, którą na przykład chcesz oferować osobom, turystom na przykład, tak? Bo można robić powiedzmy pewne przewodniki i materiały o rzeczach, które można zobaczyć i zwiedzać nawet wtedy, kiedy ludzie po prostu fizycznie nie mogą odwiedzać tych miejsc. Mykola, Lublin, podróżowanie, sport sportowy, wolontariusz. Tak, wolontariat, jak powiedziałem, jest mi bardzo bliski. Chcę nauczyć się poszukiwać normalnie pracy. Okej. Tak, o tym sobie powiem, jak szukać normalnie pracy. Dobrze, szukanie efektywnie pracy. Szukanie pracy. No dobrze, jesteście w dobrym miejscu. Chciałem się nauczyć lepszego nagrywania filmów na YouTube. No to akurat tutaj nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Także przepraszam, Mateusz. Lublin, pracuję jako nauczyciel, ale tu Mateusz coś mogę powiedzieć. No na pewno bym się skupił na tym, tworząc filmy, jaką wartość chcę, dla kogo bym je tworzył i jaką po prostu wartość chcę zaoferować odbiorcom. Także to myślę, że to może być dobry punkt wyjścia. Asia, Lublin, nauczyciel, studiuje prawo, chcę znaleźć punkt wspólny na dalsze życie. Rozumiem, że chodzi o tutaj też o między innymi o poszukiwania zawodowe. Tak, Monika potwierdza, że Akademia Muzyczna jest piękna. Też potwierdzam właśnie, niesamowita architektura. Ewa, Radzyń Podlaski, studiuje psychologię. Mam nadzieję, że spotkanie pomoże mi przezwyciężyć lęk związany z szukaniem pracy i wejściem na rynek zawodowy. Powiem o tym tylko kilka słów. Bardzo ci polecam skupienie się na tym właśnie, na zrobieniu dobrego CV. To pomaga moim zdaniem w wyjściu trochę z takiej strefy komfortu. Moje doświadczenie jest takie, że za każdym razem, kiedy robię dobre CV dla siebie, czuję się dumny z tego, co zrobiłem i po prostu mam taką naturalną potrzebę podzielenia się tym ze światem. Więc to też odsyłam do strony canva.com, żeby tam naprawdę sobie poszukać czegoś dla siebie. Jeśli chodzi o tworzenie bardzo dobrego, estetycznego CV, ale też dam ci takie po prostu właśnie metody, gdzie możesz szukać pracy skutecznie. Polecam Canva, Monika, super, też właśnie jestem fanem. Tak, tutaj Marta też dobrze pisze właśnie, że są jeszcze tutaj inne webinary, które skupiają się właśnie na tworzeniu CV i innych obszarach. Test 16 osobowości, będziemy o tym mówić, test Gallupa. Też będziemy o tym mówić i jeszcze będziemy mówić o wielu innych rzeczach, ale też polecam. Dobrze. Chcę nauczyć się skutecznie radzić ze stresem w miejscu pracy, pracy pod presją czasu oraz nieuczciwą konkurencją. Bardzo ważny temat, bardzo trudny temat już dla osób, które funkcjonują na rynku pracy. Moim sposobem, tylko się podzielę, Ewo, z tobą, jest po prostu właśnie medytacja i codzienna medytacja i po prostu ja zaczynam swój dzień pracy od medytacji i to mi pozwala po prostu jakby lepiej reagować na presję. Tak. I po prostu lepiej funkcjonować też właśnie w takich sytuacjach, kiedy na przykład widzimy jakieś nieuczciwe zachowania.
Jestem przerażona myślą, że mam mieć spotkanie, ponieważ 10 lat pracuję w jednej firmie. Tak, to też rozumiem. Spotkanie w sprawie pracy. To, co bym ci polecił, Monika, co w sumie nie jest akurat tematem naszego spotkania, ale po prostu weź sobie na to ogłoszenie o pracę. Jeśli masz interwiu przygotowane, umówione, weź sobie to ogłoszenie o pracę, na które masz interwiu. Do każdego z tamtych punktów, gdzie są wymagania, co się wymaga, jakie odpowiedzialności będą realizowane na stanowisku. Wypisz sobie 3 przykłady ze swojego życia, z życia zawodowego, studenckiego, projekty, zainteresowania, dlaczego ty te punkty spełniasz. I tak uzbrojona w taką ilość przykładów będziesz lepiej funkcjonowała na interwiu. To taka bardzo moja szybka porada. Bardzo się cieszę, że tutaj aktywnie zadziałaliście, także ruszamy do przodu, już nie przedłużamy. Dziękuję, tak. I no i tu już w zasadzie ja już powiedziałem, o czym będziemy mówić, ale tutaj tak może gwoli takiej struktury widzimy takie 3 części, czyli w pierwszej części powiemy sobie o tym właśnie o wyznaczaniu powiedzmy celów, a nawet jeszcze zanim będziemy wyznaczać cele, to powiemy sobie o tym, o takiej diagnozie w ogóle tak naprawdę kim my jesteśmy. Bo z tego, kim my jesteśmy, wynika też to, co mamy do zaoferowania na rynku pracy, jaką wartość możemy stworzyć na rynku pracy. To jest związane właśnie z naszą osobowością, z naszymi talentami, z tym, co nas motywuje. Więc na to będziemy sobie patrzeć. W drugiej części spotkania powiemy sobie konkretnie o metodach szukania pracy. Jak szukać tej pracy w sposób inteligentny, w taki sposób, żebyśmy zostali zauważeni, żebyśmy się trochę mogli wyróżnić właśnie na rynku pracy, na rynku, na którym tak naprawdę średnio na jedno stanowisko wysyłanych jest 250 aplikacji. Także jest to morze aplikacji, natomiast są sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić. No i trzecia część spotkania to będzie też taka sesja właśnie dla Was, na Wasze pytania, ale też zachęcam i tak, żebyście pisali pytania na czacie w trakcie spotkania. Ja mam taką tendencję, że zapominam zatrzymać się i zapytać, czy macie pytania. Będę próbował o tym pamiętać, natomiast w czasie tutaj jakby takiej prelekcji, natomiast Was proszę o to, żebyście zadawali pytania. Tak, i tu jeszcze jeden taki cytat, który odnosi się właśnie do tego, co powiedziałem, kiedy ludzie przemawiają z pasją, ich głos nabiera melodii, czyli to, o czym mówiłem, że bardzo, bardzo fajnie się po prostu pracuje z ludźmi, którzy mają pasję. Moje doświadczenie jest takie, że ja po prostu od razu jestem w stanie zaufać tym ludziom, bo myślę sobie, że no, jeśli ktoś ma tę pasję, to po prostu rozwija się w tym temacie, jest w tym temacie dobry, robi coś z pasją, to dlaczego mam nie ufać takiej osobie? To jest dla mnie taki właśnie powiedzmy takie pojęcie. To, co powiedziałem, że pasja to jest droga, a nie cel, też warto jakby na tym się skupić. Też odradzam troszeczkę takie, bo funkcjonuje takie powiedzenie, że jeśli robimy to, co kochamy, to nie przepracujemy żadnego dnia w naszym życiu. To nie jest do końca moim zdaniem prawdziwe. Prawdziwe moim zdaniem stwierdzenie by było takie, że jeśli robimy to, co kochamy, to będziemy pracować więcej, niż gdybyśmy nie robili tego, co kochamy, bo ta praca jest naszą pasją. Natomiast różnica polega na tym, że ta praca nie będzie nas energetycznie wypalać. Czyli pasję poznajemy w ogóle, słuchajcie, po tym, że robiąc coś z pasją, my po tym mamy jeszcze więcej energii, a nie jesteśmy po prostu wyssani z tej energii. Natomiast dążenie do tego, słuchajcie, do... Ja może tylko się zmutuję na chwilę, bo chyba sobie odkaszlę. Dążenie do tego w ogóle, żeby mieć pasję, często jest po prostu bardzo trudne. I to jest też taka, wiadomo, często równowaga pomiędzy tym, że chcemy robić to, co pozwala nam się utrzymać,
ale też chcemy robić to, co po prostu, co jest dla nas atrakcyjne. I to nie jest łatwe. To już się zaczyna, słuchajcie, na etapie właśnie po prostu naszych rodziców. Na pewno ci z was, którzy mają dzieci, ja akurat nie mam, ale jestem w stanie to sobie wyobrazić, jak to jest, że rodzice tak naprawdę popychają nas często w stronę takich wyborów mniej pasjonujących dla nas, ale bardziej związanych z takich, jakie oni postrzegają jako bezpieczne dla nas. Jako oni, często rodzice chcą, żebyśmy po prostu mieli stałe zatrudnienie i nie można im tego mieć za złe, natomiast często to się potrafi rozminąć z tym, do czego mamy pasję i zainteresowania. Więc to też jest taka czasem równowaga. Tu zawsze będzie jakby to walczyło często właśnie to, czy robić to, co nam daje pieniądze, czy robić to, co nam daje pasję. W długim terminie, jeśli robimy to, co nam daje pasję, no to będzie tak naprawdę nam dawało pieniądze, ale to przejście nie jest łatwe. Dlatego ja mówię właśnie o tej pasji jako podróży. I też tutaj tej prelekcji chciałbym, żeby towarzyszyła taka metafora drogi czy podróży, ponieważ no, to jest tak trochę jak ze szczęściem, czy w ogóle szczęściem w każdej dziedzinie życia, tak, że czy weźmy na przykład związek, tak, nie ma takiej sytuacji, że przynajmniej takie jest moje doświadczenie i jeśli ktoś ma inaczej, to gratuluję, ale no, ciężko jest osiągnąć taki stan, że mam idealny związek, albo mam idealną pracę, albo po prostu w jakimś tam obszarze życia, żeby już tak na 100% się spełniać. To jest bardzo trudne, więc dlatego mówię o drodze po prostu, że my możemy się starać po prostu dążyć do tej pasji. No i tu pytanie od Moniki, czy kiedy pasja staje się pracą, nadal może nas satysfakcjonować? Czy to, że pasja będzie pracą, nie spowoduje, że pasja jako nasz obowiązek nie będzie już takim motywatorem? No to jest dobre pytanie i ja zachęcam no, do tego, żeby mieć pasję po pracy i pasję do tego, co się robi w pracy. Ale prawdą jest, że jeśli będziemy chcieli robić coś zawodowo z pasją, to nie będzie to samo doświadczenie, kiedy my po prostu po pracy to robimy. Przykładem takim może być nawet takie chodzenie po górach, prawda? Inaczej chodzi się po górach, kiedy jedziemy sobie sami albo ze znajomymi po prostu i jesteśmy na wycieczce, a inaczej będzie chodził po górach przewodnik, który kocha góry, który żyje górami, ale prowadzi grupę, czyli po prostu umawia termin z grupą, musi tę grupę powiedzmy sobie znaleźć, ktoś musi mieć marketing w ogóle do tego, czyli tak prawdopodobnie nawet musi zorganizować jakiś produkt, sprzedać tę wycieczkę i tak dalej, potem zaopiekować się tą grupą, prowadzić tę grupę, to są obowiązki, tak, czyli no jest coś takiego, że ta pasja właśnie w pracy to nie jest ta sama pasja, kiedy robimy coś po prostu jako hobby, prawda, ale też fajnie jest robić coś jednak, co lubimy i za co nam płacą. Wybrałem kiedyś to, co daje mi pieniądze, a nie pasuje i to był największy błąd mojego życia. No niestety, tak, to jest dobry punkt. Dziękuję Moniko za ten komentarz. Przestrzegałbym jakby przed kierowaniem się pieniędzmi jako takim po prostu nadrzędnym celem w życiu czy w życiu zawodowym może, powiem tak, bo nie aspiruję do roli coacha życiowego, że tak powiem. Natomiast dlatego, że pieniądze to jest tak jak trochę moim zdaniem jak ze szczęściem, czyli to powinien być efekt uboczny naszej pracy, prawda? Czyli i tak jest na rynku zawodowym, uważam, prawda? Czyli jeśli my się decydujemy na pracę czy na coś po prostu tylko ze względu na pieniądze, a tego nie robimy, no to będzie nas to wysysało energetycznie, po prostu będziemy dokładali do tego, powiedziałbym, nawet naszego zdrowia, na pewno naszej energii i to będzie trudne. Oczywiście są realia życiowe i czasem musimy tak robić, tak? Ja przykładem są prace studenckie, prawda? Nie każdy lubi być kelnerem, czy tak jak ja byłem, powiedzmy, konsjerżem w hotelu, czy sprzedawcą na stacji benzynowej, prawda? To nie musi być nasza pasja, ale no, jakby to też realizuje nasze pewne cele, więc na to też jest w życiu miejsce, prawda? Ale to są takie decyzje, które trzeba podejmować świadomie. Pasja w pracy i pasja w tym, co robimy po pracy, tak, to jest właśnie też Mirek model, który polecam.
Dobrze, i teraz dlaczego w ogóle będziemy mówić o jeszcze taka jedna rzecz, zanim zaczniemy mówić o metodach diagnozowania się. Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie odkryć nasze talenty i dobrze wyznaczyć ten nasz cel. I też tutaj to właśnie się dobrze składa, że mówiliśmy o tych pieniądzach, bo pewnie znacie taką metaforę, że po prostu, żeby ostrożnie wybierać drabinę, ścianę, do której przykłada się drabinę, tak? Czyli albo inaczej to ujmując, że jeśli będziemy się wspinać po drabinie, która jest przystawiona do złej ściany, to po prostu nie będziemy szczęśliwi. I ta ściana to jest nasz cel. I jakby kiedy wyznaczamy ten cel, to my potrzebujemy zrozumieć tak naprawdę, w jakim miejscu my jesteśmy, czego my chcemy, i dopiero będziemy mogli wyznaczyć ten cel. Więc teraz sobie właśnie o tym opowiemy. Patrząc właśnie na temat talentów i pasji, dlaczego to jest takie ważne, żeby sobie to diagnozować, ponieważ kiedy robimy coś, w czym jesteśmy, do czego mamy powiedzmy predyspozycję, no to naturalnie będziemy w tym dobrzy. Jeśli robimy coś, w czym jesteśmy dobrzy, no to będziemy też w tym skuteczniejsi. Będziemy mieli tendencję do wchodzenia w stan flow, czyli w stan przepływu, czyli w taki stan, gdzie czujemy się dobrze, gdzie czas po prostu szybko mija, gdzie jesteśmy powiedzmy w działaniu i też szybko się uczymy. I też polecam właśnie, i też taka diagnoza w ogóle naszych talentów, mocnych stron też pozwoli nam trochę skupić się właśnie na tych mocnych stronach i rozwijać te mocne strony, zamiast skupiać się na tych niedociągnięciach. Też czasem warto pewne niedociągnięcia i te słabe strony rozwijać, ale no jakby powiedzmy literatura w tym temacie pokazuje, że taka światowa wiedza, że jednak lepiej jest skupiać się na rozwijaniu swoich mocnych stron niż na rozwijaniu swoich słabych stron. Ale też oczywiście ta znajomość właśnie słabych stron też jest ważna. I co jeszcze? Tutaj jeszcze jedna rzecz, którą sobie właśnie powiemy, czyli właśnie to, że i też tutaj widzę, że Mirek też napisał świadome samopoznanie i autodiagnoza. I to jest właśnie ten punkt, czyli im lepiej my znamy siebie, im lepiej znamy mocne strony, talenty, pasje, swoje zainteresowania, tym lepiej możemy bardziej świadomie możemy rozwijać naszą karierę. I ktoś tu też wcześniej była mowa o poczuciu pewności siebie. Moim zdaniem poczucie wartości i pewności siebie wynika z tego, na ile ja dobrze znam siebie. To jest jakby moja perspektywa, jaką ja widzę jakby w życiu i po to się diagnozujemy, po to analizujemy siebie, żeby właśnie być po prostu bardziej pewnymi siebie ludźmi w życiu, w biznesie, a ta znajomość siebie po prostu nam tę pewność daje. No i teraz powiedziałbym taki trochę clue tej wypowiedzi na temat naszych zainteresowań, diagnozowania naszych zainteresowań, czy i pasji, mocnych stron i tak dalej, czyli ten tutaj jeden taki slajd. Na tym slajdzie widzicie szereg takich narzędzi diagnostycznych, które ja Wam proponuję. To jest taki miks narzędzi, które są płatne i bezpłatne. Tutaj od razu muszę powiedzieć, że tam, gdzie te narzędzia są płatne, ja nie mam żadnych związków z właścicielami czy z tymi firmami. Natomiast po prostu, jeśli to jest na tym slajdzie, to znaczy, że osobiście uznałem te narzędzia za bardzo dobre i że warto za to zapłacić, prawda? I też oczywiście, no też wiadomo, że mamy tego świadomość, że nie wszystko w internecie jest bezpłatne i niestety albo stety czasem po prostu za wartość trzeba zapłacić. I podzieliłem tutaj te narzędzia na takie trzy obszary, czyli i to jest taki podział od ogółu do szczegółu, czyli osobowość, talenty i motywacje i obowiązki i kompetencje. I teraz możemy sobie tak właśnie przejść, tak? I jeśli chodzi o osobowość, to co ja Wam proponuję jako takie narzędzie, moim zdaniem tak naprawdę najważniejsze,
trzeba sobie powiedzieć to, że narzędzi do diagnozowania osobowości po prostu w internecie i w ogóle zostało stworzonych bardzo dużo. Natomiast narzędzie, które nazywa się Wielka Piątka czy Big Five, ono się tym wyróżnia, że ono jest w ogóle jedynym narzędziem badania osobowości, które jest akademicko uznane w świecie, powiedzmy, takim psychologii jako skuteczne. Zostało stworzone na takiej przez ankiety i przez badania naprawdę bardzo, bardzo dużej próby ludzi. Tam generalnie w ogóle może powiem, że to narzędzie stworzył Paul Costa i Robert McRae. I oni po prostu przepytali dziesiątki tysięcy ludzi na wielu kontynentach, w różnych kulturach, z różnych kultur i na podstawie tych kwestionariuszy wyróżnili właśnie takich pięć głównych czynników osobowości, które to czynniki to jest neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. No i tutaj ta metoda zakłada, że właśnie w toku tych badań udało się po prostu ustalić, że to są czynniki, które istnieją realnie, które są generalnie w większej części niezmienne, są uniwersalne, czyli właśnie są niezależne od naszej rasy, płci, kultury, są biologicznie uwarunkowane. Tak, czyli charakteryzuje jakby wysoki stopień dziedziczności. No i ta metoda właśnie powstała w toku takiej zaawansowanej analizy statystycznej, czyli analizy czynnikowej. I udało się wyróżnić takie pięć obszarów. Te pięć cech jest jeszcze podzielonych, każda cecha jest podzielona na dwie podcechy. I ja wam zaraz pokażę w ogóle, jak wyglądają te strony i jak wygląda ta metoda. Natomiast oprócz tego, jeśli chodzi o diagnozę osobowości, tutaj na slajdzie jest właśnie MBTI, wspomniany też 16 personalities, czyli 16 osobowości. Tutaj chyba Monika wspomniała też to narzędzie. Ono jest dobre o tyle, że jest krótkie, w sensie, że nie jest to bardzo rozbudowany test i ta strona w ogóle 16 personalities jest bardzo taka gra wizualnie atrakcyjna, dużo ciekawych tam jest opisów. Natomiast to dla mnie to jest taki pop quiz, prawda? Czyli trochę takie pobieżne jakby zgłębienie tematu. Jak robiłem ten test kilka razy i często wychodziły mi też trochę inne rezultaty. Ale też jak ktoś ma mało czasu, a po prostu chce tak trochę też dla rozrywki sobie to zrobić, to też można to zrobić. Talenty Gallupa, też tutaj wspomniane narzędzie. Jeśli chodzi o talenty, to jest tak naprawdę takie główne narzędzie, które ja znam i którego używam sam i które wam polecam, jest to narzędzie płatne, natomiast kosztuje ten podstawowy test 105 zł, czyli powiedzmy, że to jest cena kilku kaw w Starbucksie. Natomiast to jest test właśnie na 5 talentów głównych i to jest naprawdę bardzo dobry test, metodyka bardzo dobra, która jest bardzo szeroko stosowana w Polsce i na świecie i na ten temat w ogóle możecie znaleźć wiele informacji. Jest grupa polska na Facebooku bardzo duża, są podcasty polskie, Dominika Juszczyka jest podcast na ten temat, są podcasty zagraniczne, które opisują te talenty, po prostu można dużo zgłębiać tego tematu, także bardzo fajna sprawa. Rise Motivation Profile to jest taki trochę płatny też, właśnie takie narzędzie płatne, to jest odpowiednik, powiedziałbym, właśnie Gallupa, tylko że w obszarze motywacji. To jest już też droższe narzędzie, to tam powiedzmy test taki rozbudowany z nagraniem coacha czy mentora, tam dostajemy takie nagrania audio po wypełnieniu tego testu też, oprócz raportu, pokazuje nam chyba, jeśli dobrze pamiętam, 16 takich wymiarów motywatorów i pokazuje nam, gdzie my jesteśmy w tych motywatorach, w sensie jak mocno dane motywatory nas motywują do pracy i działania w ogóle w życiu. I też pokażę wam zaraz, jak te raporty wyglądają. DNA motywacyjne to jest taki test, który na szczęście, w sensie też go tu zawarłem, bo jest bezpłatny.
jest to stosunkowo prosty, 21 pytań, natomiast też można tak delikatnie jakby się zbadać właśnie pod kątem, co nas motywuje. No i ta Fish Retrospective, czyli taka retrospektywa rozgwiazdy, powiedziałbym, czyli takie bardzo proste narzędzie, które może Wam się bardzo przydać, też bardzo przydatne dla osób, które już mają doświadczenie na rynku pracy, dla osób, które się przebranżawiają. I też Wam pokażę za chwilę, jak to wygląda. Także teraz spróbuję przełączyć się w ogóle na moją przeglądarkę. Aha, czyli już tutaj. Z tego, co widzę, zakładam, że powinniście widzieć właśnie tutaj stronę. Tak, i tutaj może zanim to pokażę, to też się odniosę, bo tak. Marto, dziękuję tutaj za ten wpis. Też o tym rozmawialiśmy, że właśnie tutaj KUL oferuje kurs i właśnie takie badanie predyspozycji. I z tego, co właśnie wiem, jest to bardzo dobre narzędzie. I też Was do tego odsyłam. I tak po prostu, szczerze mówiąc, to w ogóle sam będę chciał skorzystać z tego narzędzia. I też, jeśli macie coś takiego właśnie w ofercie Waszego uniwersytetu, czy tutaj, tak jak właśnie Marta podsyła, że to jest takie badanie zorganizowane, jest też oferta właśnie tutaj, powiedzmy, coacha czy mentora do porozmawiania na temat wyników, no to bardzo gorąco też Was zachęcam do tego, żebyście z tego skorzystali. Z tego, co wiem, jest to bardzo dobre narzędzie, także tak jak mówię, sam z tego skorzystam. Tak, tu jeszcze chciałam przeczytać, bo tu Monika napisała, że wielu z nas ma ogromne umiejętności i wartość, ale nie wierzy w siebie. Tak, jak zobaczyłam się na YouTubie, zauważyłam, że dobrze wypadłam. Problem jest, kiedy nie mamy tego poczucia w sobie. No tak, no takie poczucie jakby pewności w tym, że coś tworzymy fajnie, to się buduje, prawda? I też Was do tego zachęcam. Zachęcam Was w ogóle do tego, żebyście nie byli tylko jakby konsumentami i, powiedzmy, pracownikami etatowymi, bo bycie pracownikiem oczywiście to nie ma w tym nic złego i tam jest bardzo duże bezpieczeństwo, często finansowe. Natomiast też zachęcam każdego, żebyście w ogóle eksplorowali temat tworzenia wartości, tworzenia treści, tworzenia właśnie w różnych obszarach, tak? Także w ogóle samo tworzenie samo w sobie to jest w ogóle piękny proces i to jest coś, czego się uczymy, tworzenie, kreatywność, czego warto się uczyć. Kreatywność, w ogóle tworzenie ma po prostu w ogóle piękne działanie, powiedziałbym, terapeutyczne. Jest to sposób wyrażania się i do tego Was zachęcam. Także tutaj był przykład nagrywania się i wrzucania treści do YouTube'a. Tych sposobów jest po prostu nieskończona ilość, jak można się wyrażać i tworzyć, i szczególnie teraz, kiedy właśnie internet daje nam platformę do tego, żeby się wyrażać. Więc to jest też ważny głos i też Was do tego zachęcam. Tak, i teraz odnośnie tych narzędzi, które tutaj sobie mówiliśmy, jeśli chodzi o Wielką Piątkę, tam na slajdzie będziecie mieli trzy linki. Pierwszy link tutaj, czy jeden z tych trzech, do tej strony, to jest link do narzędzia w języku polskim. Tutaj możecie sobie po prostu przeklikać. Ja, jeśli dobrze pamiętam, tam dalej jest po prostu prośba, żeby podać swój adres e-mail, ale jakby to ja to przetestowałem, także nie ma z tym żadnego problemu. I po przekazaniu swojego adresu e-mail, to ta strona zabiera nas do testu w języku polskim, który jest bezpłatny. Tutaj mamy to przejść do badania. Tak, tutaj swoje dane możemy podać i po prostu i ten test sobie zrobić. Także to jest test za darmo. Test za darmo w języku angielskim, jeśli ktoś ma taką potrzebę, czy ochotę, to tutaj to może sobie zrobić na tej stronie. Tak, no i też od razu Wam pokażę, jak wygląda taki test, tak? Czyli widzimy właśnie, zwykle mamy pytania, mamy taką skalę od 1 do 5, czyli zdecydowanie nie, zdecydowanie tak.
I też no, jak w testach psychologicznych musimy się, znaczy możemy się spodziewać tego, że te pytania będą też nam podsuwane czasem o podobne rzeczy, tylko że sformułowane w inny sposób. To jest po to, żeby sprawdzić po prostu jakby na ile rozumiemy pytanie, na ile rzeczywiście jakby dobrze, zgodnie z prawdą odpowiadamy. Także tak, taki test wygląda. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać taką stronę understandmyself.com. To jest strona, która została stworzona przez Jordana Petersona. Pewnie wielu z Was jakby zna tę osobę. Jest to po prostu taki bardzo medialny psycholog. I tak, i to jest taki raport. I w ogóle teraz to narzędzie jest płatne. Ono kosztuje bodajże chyba $20. Natomiast za te $20 dostajemy następujące rzeczy. Dostajemy możliwość zaproszenia w ogóle do tego testu jeszcze jednej osoby, czyli jakby można się złożyć na ten test, na tę opłatę. I dostajemy także możliwość porównania wyników z inną osobą. Czyli jeśli na przykład mamy partnera, który chce zrobić taki test, możemy po prostu się porównać w tym teście i zobaczyć porównać naszą zgodność. Tutaj właśnie jest taka funkcja. No i tu też też chciałam Wam tak szybko pokazać pokrótce, jak może wyglądać taki raport właśnie z testu Big Five czy Wielka Piątka, tak? I tutaj mamy właśnie te 5 cech, które wymieniłem. One są rozbite na 2 podcechy. No i dalej mamy już taką analizę, tak? Analizę tekstową, prawda? Tutaj jest agreeableness, czyli to w języku polskim to jest po prostu ugodowość. No i na przykład w moim przypadku tutaj jestem po prostu nisko na tej cesze, to znaczy, że na 100 osób jestem mniej ugodowy niż 82 osoby w takiej statystycznej grupie. No i też jest tutaj rozwinięte, co to znaczy, co można z tym robić i ta ugodowość tutaj jest, tak, tutaj jest taka opisana, no i potem po kolejne podcechy, tak, czyli współczucie, tutaj jest politeness, czyli taka grzeczność, conscientiousness, czyli sumienność, industriousness, czyli przedsiębiorczość, uporządkowanie i tak dalej, i tak dalej, prawda, czyli taki szczegółowy test, tutaj, taki raport dostajemy właśnie po wykonaniu tego testu. Też na chwilę Wam pokażę właśnie wspomniany 16 Personalities. Tu jest też wersja w języku polskim tej strony. Tutaj możemy sobie zrobić test za darmo. Natomiast uwaga taka, że w języku polskim tutaj jest jakby raport, taki wynik na pierwszej stronie, w sensie taki na poziomie ogólnym. I tu sobie po prostu wychodzi z testu, kim jesteśmy i możemy sobie tę osobowość wybrać. I będziemy mieli tutaj taki opis tej osobowości. Natomiast potem są takie już szczegółowe opisy, one niestety już są tylko dostępne w języku angielskim, czyli mocne strony, słabsze strony tego profilu. Tutaj też jak w relacjach to występuje i tak dalej. Jakim jesteśmy rodzicem, przyjacielem, w karierze właśnie, jakie mamy nawyki w pracy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też patrzę trochę na czas, więc ja pozwolę sobie trochę też przyspieszyć. Pokażę Wam teraz jeszcze szybko raporty tutaj z testów takich związanych z talentami i motywacją. Tak, pozwolę sobie tak trochę kolokwialnie powiem przelecieć przez te rzeczy. Jeśli chodzi o raport właśnie o test na talenty Gallupa, tam ten test w ogóle jest dostępny na pewno w języku polskim, ja akurat robiłem to w języku angielskim. Dostajemy 2 raporty, taki raport badając te podstawowe 5 talentów i do tego badania Was zachęcam. Można zrobić droższe badanie na 34 talenty, ale moim zdaniem jest to może nie każdemu potrzebne. Raczej zachęcałbym od rozpoczęcia właśnie od tych 5 talentów. Za 105 zł taki test jest dostępny. I tutaj mamy taki krótki raport na temat takich wiodących talentów. Tak? U mnie to jest
Pierwszy talent to jest significance, w języku polskim to się nazywa poważanie. Głupi talent, że tak powiem, jeśli chodzi, jeśli się posłucha, co to w ogóle znaczy. Tak, ale tu Monika pisze, że stronę można wrzucić do translatora, ale akurat Gallup ma w języku polskim chyba w ogóle te wszystkie testy też. Natomiast tak, no, u mnie jest właśnie significance, czyli poważanie, restorative, czyli naprawianie, harmonii, czyli właśnie harmonia, input, czy to już tam, nie pamiętam, to było zbieranie w ogóle chyba. I kontekst, to też kontekst, prawda? I to jest taki podstawowy raport jakby ogólny, a potem jest taki raport rozbudowany, który jeszcze właśnie w bardziej rozbudowany sposób traktuje te cechy. I opisy tych cech, właśnie tak jak mówiłem, są dostępne, są na ten temat podcasty, są na ten temat filmy na YouTubie, także można to zgłębiać, co to znaczy i tak dalej, co możemy z tym robić. To jest taki raport, który pokazuje wynik właśnie testu Rice Motivation Profile, o którym mówiłem, to jest trochę droższy test, natomiast on pokazuje właśnie takich chyba 16 motywatorów i też to, co widzimy, czyli pomarańczowe tutaj wartości, to są wartości, które są jakby takie średnio dla nas ważne, powiedzmy, tak? A te niebieskie to są te nasze główne motywatory. Ciekawostka, że jeden z głównych motywatorów jest jedzenie. No ale jest jak jest, prawda? Ale to właśnie uznanie też się widać, no jakiś idealizm, status, piękno, spokój. No i potem to jest jakby taki widok też ogólny, czyli te niebieskie motywatory, one mi mówią, że te rzeczy mnie w życiu motywują i fajnie by było, żeby w pracy też po prostu czegoś takich rzeczy z tym związanych szukać. I teraz ten raport też jest taki rozszerzony, tak? On akurat tam widziałem, że on jakoś przyszedł w języku polskim, angielskim chyba. I tutaj mamy te motywatory opisane, metodę opisaną i te motywatory już tak dogłębnie, co one znaczą, jakie mocne strony są związane z tym motywatorem, co nas motywuje też i też jak postrzegamy siebie przez pryzmat tego motywatora i jak postrzegamy innych. I to jest ta część. I teraz jeszcze to, co wam pokażę. Ostatnia rzecz tutaj z tych narzędzi, to jest właśnie diagram taki, czy retrospektywa rozgwiazdy. Wygląda to w ten sposób. Bierzemy sobie kartkę, to jest bardzo proste ćwiczenie, bardzo moim zdaniem pomocne dla osób, które szukają pracy, dla osób, które chcą zmienić pracę. Czyli bierzemy sobie kartkę papieru, rysujemy sobie takich pięć kresek, prawda, taką rozgwiazdę. Ona nam dzieli po prostu tę kartkę na pola i te pola sobie tutaj tytułujemy, co chcę przestać robić, czego chcę robić mniej, co chcę kontynuować, co chcę zacząć robić, czego chcę robić więcej. I po prostu w te pola wpisujemy sobie nasze zainteresowania, nasze pasje, ale też na przykład nasze projekty, które robiliśmy na studiach, wpisujemy sobie nasze obowiązki, które robiliśmy. Tutaj to jest taki przykładowy, powiedzmy, tak jak można to wypełnić, tak? Czyli na przykładzie trochę mojej takiej codziennej pracy, co ja chcę przestać robić, tak? Czego chcę robić mniej i tak dalej. I teraz wypełniamy sobie to i po wypełnieniu bierzemy sobie tę po prostu prawą stronę, czyli co ja chcę zacząć robić, czego chcę robić więcej i co chcę kontynuować. Spisujemy sobie te rzeczy przepisujemy na kartkę i w ten sposób powstaje nam lista obowiązków, które tak naprawdę chcemy robić w pracy. Nie? I to nam nastawia nam trochę taką, daje nam taką klarowność po prostu na zasadzie tego, czego my szukamy, tak? I jak już mamy taką listę, to po prostu lepiej się szuka pracy, tak? Lepiej jakby można po prostu bardziej precyzyjnie szukać tego, co my naprawdę chcemy, co nas kręci, prawda? Bardzo proste zadanie. I wiecie co, ja powiem tak szczerze, że miałbym dla was ćwiczenie, żebyśmy sobie razem to przetrenowali, ale widzę, że też ten czas trochę nam się rozjeżdża, więc ja po prostu was zostawię z tym, co widzicie na zasadzie, że tak wygląda to ćwiczenie, a przejdę sobie powoli dalej. Ale może inaczej, zanim jeszcze też skoczymy do tego, to czy są jakieś pytania tutaj
do tej części właśnie związanej z diagnozą talentów? Tak bardzo szybko zapytam. Mirek, dziękuję bardzo za komentarz. Rozwiązanie jest prosta, ale nam po prostu pozwala nam sobie pewne rzeczy uświadomić i uporządkować. Także dziękuję. Dobra, ja wiecie co, przejdę sobie tutaj do następnego slajdu. Tak, super, dziękuję bardzo Monika. I teraz kilka dosłownie słów na temat wyznaczania celu zawodowego, tak? Czym to można sobie do życiowego też jakby to tu pociągnąć, ale mówimy o celach zawodowych. Zdajemy sobie bardzo proste pytanie, tak? Co chcę zmienić w swoim życiu zawodowym? I to jest jakby pierwsze pytanie, tak? Czyli tutaj ktoś może powiedzieć, tak jak osoba powiedziała, chcę się przebranżowić. Dla mnie to może być na przykład, chcę mieć więcej pasji w pracy, a chcę więcej zarabiać. To też może być, prawda? Oczywiście mówię to ostrożnie z tym, żeby to nas nie zaślepiło, że tak powiem. I teraz jak mamy ten cel, to odpowiadamy sobie na drugie pytanie. Dlaczego ja chcę to zmienić? Dlaczego to jest dla mnie ważne? I tutaj właśnie to drugie pytanie jest kluczowe, prawda? Bo to drugie pytanie pozwala nam zgłębić naszą motywację i naszą intencję za tym celem. Czyli tak, czyli na przykład ktoś może mieć cel, prawda, że chce mieć, trochę tak będę jakby uczepię się tego przykładu finansowego, bo to jest trochę tak mi bliskie, bo ja dużą część życia spędziłem jakby powiedzmy uganiając się za takimi celami. Natomiast tak, przyjmijmy, że moim celem jest zdobycie po prostu pracy, która jest lepiej płatna, tak? I teraz właśnie, i teraz mamy ten cel, i teraz dlaczego to jest dla mnie ważne? Czy to jest dla mnie ważne dlatego, że to naprawdę jest ważna potrzeba, bo po prostu, bo to umożliwi mi pewne rzeczy w życiu, jeśli chodzi o mój rozwój, jeśli chodzi na przykład o zaopiekowanie się moją rodziną, czy po prostu pewne takie rzeczy, wartości, które są naprawdę ważne, czy my chcemy więcej zarabiać dlatego, żeby po prostu zaimponować innym i mieć lepszy status społeczny i poznać może kogoś atrakcyjniejszego, bo tak nam się wydaje, że to jest do tego droga, albo na przykład, nie wiem, zaimponować kolegom, tak? I tutaj w tym drugim pytaniu to właśnie te motywacje nam trochę wychodzą i jesteśmy w stanie dzięki temu pytaniu sobie spojrzeć na to, czy mamy na pewno dobrą intencję. Czy ta intencja nas zaprowadzi w dobre miejsce, prawda? Bo wszystko, co robimy, jakby też zależy od tego, jaką intencją to jest podszyte, tak? Bo jeśli moim celem jest na przykład właśnie dużo zarabiać, ale ten cel mnie zaprowadzi do tego, że ja po prostu będę w pracy, w której jestem nieszczęśliwy, no to ja wydam te pieniądze na koniec po prostu na jakąś, na formę terapii albo po prostu na to, żeby w ogóle na przykład pomóc sobie, bo moje zdrowie podupadnie, bo po prostu będę cały czas zestresowany i nieszczęśliwy, prawda? Tak, tu też Marta, bardzo dziękuję Ci za ten komentarz. Zacznę od dlaczego. To jest bardzo ważna książka. To jest piękne. To jest właśnie to, ona właśnie mówi o tym właśnie, o tej intencji. I ta intencja niestety, ta intencja ona jest potem obecna we wszystkim, co my robimy, prawda? Nawet jak sobie z tego nie zdajemy się sprawy. Ważne jest, czy mamy motywację wewnętrzną czy zewnętrzną. Tak, to jest też dobre rozróżnienie. Motywacja zewnętrzna jest dobrym bodźcem na początek, ale motywacja wewnętrzna, tak, to potrzebna jest, żeby utrzymać to, co robimy. Też bardzo piękny, piękny głos, Monika. To też Ci bardzo dziękuję za to. Dobra, i teraz patrzę na czas. I także przejdziemy sobie do drugiej części, kolejnej naszego spotkania. Tak, i tutaj taki cytat po prostu na temat tego, że tak naprawdę czasem szukamy i kończymy potem w tym samym miejscu, ale ta droga była dla nas ważna, żeby właśnie osiągnąć jakieś zrozumienie. Tak, tu Sylwia też napisała, dziękuję za komentarz. Motywacja wewnętrzna jest zdecydowanie najważniejsza. Tak, najważniejszą rzeczą w życiu, też się zgadzam właśnie.
No tak jest po prostu lepiej, prawda? Kierować się tą wewnętrzną motywacją i też kto to powiedział, że jeśli człowiek ma wystarczająco silne właśnie dlaczego, to po prostu pokona jakby każdą trudność, prawda? Też już pamiętam, kto sławny to powiedział, ale też jest taka sentencja i to jest też prawda. I teraz sposoby szukania pracy, słuchajcie, to co wam chciałem powiedzieć, to żebyście, jeśli macie sobie taką jedną rzecz zapamiętać jakby z tego spotkania na temat szukania pracy, to jest jakby ten slajd. Wielu coachów, mentorów będzie nazywało to po prostu networkingiem. To jest trochę takie brzydkie słowo moim zdaniem, ja akurat nie lubię tego słowa, bo ono jakby zakłada, że trochę z taką interesownością jakby, prawda, budujemy kontakty i tak dalej, ale jest w tym jakaś prawda, prawda, że takim podstawowym sposobem na to, żeby dostać pracę, żeby wyróżnić się na rynku pracy, jest jakby bycie poleconym. I po prostu jeżeli jesteśmy poleceni do pracy w formie formalnej lub nieformalnej, to my naprawdę mamy po prostu przewagę nad innymi aplikacjami. I to jest to, co wam chciałem zaproponować jako taki pierwszy, najważniejszy punkt. I co jeszcze chciałem o tym powiedzieć? Na takim, które, jak to może wyglądać, prawda? Takie polecenie. Podam kilka przykładów z mojego życia. Ja akurat, tak, tu jak wiecie, no, mówię do was z Wrocławia, mieszkam we Wrocławiu na co dzień. Lubię na Facebooku, jestem w różnych grupach, takich na przykład dla cudzoziemców, prawda? Jest grupa na przykład dla obywateli Ukrainy. We Wrocławiu jest grupa dla ekspatów, powiedzmy, czyli cudzoziemców ogólnie. Ja jestem w różnych grupach, dlatego że lubię wiedzieć, jak ci ludzie się czują we Wrocławiu, co mówią o Wrocławiu, co im się podoba, co im się nie podoba. Na jednej z takich grup pewien chłopak napisał kiedyś właśnie takie, zadał pytanie, czy ktoś pracuje w tej firmie i po prostu podał właśnie nazwę firmy, w której ja pracuję. I no ja się odezwałem tam pod tym postem, napisałem, że tak, że pracuję w tej firmie. No i on tam napisał na wiadomości prywatnej, czy mógłbym go polecić do pracy. No i tak, no nie znam tej osoby, prawda, ale go poleciłem. I teraz dlaczego uważam, że to jest fajna sprawa? Dlaczego uważam, że warto pomagać sobie, że warto polecać nawet osoby, które może nie do końca znamy? Tak, i tu jest kilka powodów, tak? Szczególnie patrząc na dużych pracodawców. Pierwszy powód to jest nagroda finansowa. Duzi, powiedzmy, pracodawcy, korporacje zwykle mają system wynagradzania skutecznych poleceń do pracy. Dlatego właśnie z tego powodu, prawda? Czyli z tego powodu, że pracodawcy, menedżerowie, rekruterzy cenią sobie ludzi, którzy po prostu są poleceni przez pracowników, bo to już jest jakieś połączenie, bo jest szansa, że jeśli ja polecam kogoś na dane stanowisko, to że jakoś tam może sprawdziłem tę osobę, może to jest mój znajomy, może ta osoba kieruje się podobnymi wartościami co ja i co na przykład moja organizacja. No i tak jak powiedziałem, pierwszy powód, można być wynagrodzonym w firmie za skuteczne polecenie osoby. Drugi powód to jest taka trochę moja zasada, że tak powiem, czyli to, co ja obserwuję, powiedzmy, będąc na rynku pracy i pracując na etacie w różnych organizacjach, czy mając takie doświadczenie, jest to, że mi się lepiej pracuje w pracy, kiedy znam ludzi. Prawda? Czyli ja lubię pracować w środowisku, w którym znam ludzi. Czyli teraz oczywiście to nie jest, nie pracujemy, ja akurat nie pracuję w biurze, prawda? Pracuję akurat na home office. No ale to jest fajne środowisko, kiedy na przykład mogę sobie iść korytarzem, prawda? I wiele osób po prostu, i widzę osoby, znajome twarze, znam te osoby, czuję się bardziej komfortowo w takim środowisku. No i teraz, kiedy polecę kogoś, kogo albo znam, albo kogoś poznałem, no to automatycznie po prostu mam przyjaciela czy kolegę w pracy. I to jest taka, nie wiem, takie trochę może trywialny powód, ale,
ale dla mnie ważny, bo ja po prostu lubię pracować z ludźmi, których znam. Trzeci powód to jest taki powód altruistyczny, prawda? Czyli dlaczego mam nie pomóc takiej osobie? Dlaczego, albo inaczej, dlaczego mam pomóc, tak? Ja uważam, że skoro to dzięki powiedzmy 15 minutom, 30 minutom, 60 minutom mojej pracy ktoś może naprawdę odmienić swoje życie na trochę trochę lepsze, bo będzie miał lepszą pracę, bo będzie lepiej zarabiać, bo będzie po prostu szczęśliwszą osobą, a to mnie nie kosztuje po prostu nie wiadomo jakich wyrzeczeń, no to moim zdaniem warto. I to jest jakby taki trzeci powód, dla którego warto polecać. Ta osoba, którą poleciłem, akurat nie dostała pracy w tej firmie mojej, ale zostaliśmy przyjaciółmi. I tak, i to jest po prostu case, tak? I co mogę powiedzieć? Ostatnio znalazłem na przykład stanowisko w firmie, która mnie interesowała. Napisałem do tej osoby, wszedłem sobie na profil tej firmy na LinkedInie. Znalazłem osoby, które tam pracują. Okazało się, że nikt tam nie... Tak, właśnie, to Marta właśnie chce, to opowiadam właśnie, że nikt... Okazało się, że w tej firmie nikt nie pracuje z mojej sieci kontaktów. Napisałem do kilku osób, tak, z tej firmy, bo LinkedIn pokazuje, kto tam pracuje, z zapytaniem. Napisałem taką wiadomość, że cześć, po prostu znalazłem ciekawe stanowisko w organizacji, w której pracujesz. Uważam, że to stanowisko, po pierwsze, że mam doświadczenie potrzebne na to stanowisku, że dobrze jakby pasuje do tego, co ja prezentuję sobą na rynku pracy, ale przede wszystkim, że spełnia moje zawodowe aspiracje na przyszłość. Czy nie chciałbyś mnie polecić? No i jeden chłopak, facet odpisał, że tak, że bardzo chętnie. Po tonie tych wiadomości w ogóle zrozumiałem, że właśnie, że on był taki bardzo pozytywny, więc zaproponowałem w ogóle, że do niego zadzwonię. Więc zadzwoniłem tej osobie, nie dość, że on mnie polecił, to jeszcze opowiedział mi w ogóle bardzo dużo na temat tej firmy, na temat pracy, na temat w ogóle działu, do którego aplikowałem. Prawda? Czyli to są naprawdę takie momenty i warto być na to otwartym. I to jest sposób, w jaki możecie przebudować przewagę na rynku pracy, jeśli chodzi o szukanie pracy. I teraz podam jeszcze jeden przykład, taki już ostatni z tej kategorii. Czyli słuchajcie, też napisała do mnie na LinkedIn dziewczyna, że aplikuje na stanowisko właśnie w mojej firmie. I czy mogę jej opowiedzieć trochę o tej firmie? Ja sprawdziłem, na jakie stanowisko ona aplikuje. Okazało się, że to jest stanowisko w zespole mojego kolegi, którego znam od wielu, wielu lat, którego znam bardzo dobrze jako człowieka. Więc porozmawiałem z nią. Nie tylko mogłem jej opowiedzieć o tej pracy, o tej firmie, o tym dziale, bo wiedziałem, co oni robią, ale też mogłem jej powiedzieć o jej przyszłym szefie. No i dziewczyna generalnie dostała akurat tę pracę. Jest teraz szczęśliwa, po prostu pracuje w tym zespole. Także mówię wam o tych historiach po to właśnie, żebyście byli na to otwarci. I to jest taki przekaz. I możecie to jakby szukać tych osób, podejmować te kontakty naprawdę na różne sposoby, w różnych miejscach. I najgorsze, co się wam może wydarzyć, to jest to, że ktoś wam nie odpisze. Więc to jest taka moja zachęta. I teraz również goniąc też jakby za tym czasem, bo widzę, że jakby wydawało mi się, że to wszystko jakby mnie czasu zajmie. Kolejny sposób, słuchajcie, posty na mediach społecznościowych. Korzystajcie z zasięgów swoich znajomych, czyli może ktoś szuka pracy, możecie napisać posta na przykład na LinkedIn, na przykład na Facebooku. Ja proponuję LinkedIn, bo to jest grupa powiedzmy taka zawodowa. Możecie napisać na Golden Line, jeśli ktoś jest tam obecny, bo to też jest taka strona zawodowa dla osób w Polsce. I po prostu możecie napisać takiego posta: hej, szukam pracy, mam takie i takie kompetencje, mam taką wartość przyniosę w nowym miejscu pracy, ale szukam takiej pracy. Czy ktoś coś słyszał? Czy możecie zaszerować to ogłoszenie, tak? I w ten sposób, jeśli poprosicie o to szerowanie,
no to będziecie mieli naprawdę, będziecie korzystać z zasięgów swoich sieci kontaktów. I w ten sposób ludzie też znajdują pracę i ktoś się odzywa, ktoś komuś coś podpowie, no bo dlaczego nie, prawda? Jakby możemy się połączyć w ten sposób i wykorzystać technologię i z takiej metody skorzystać. Także bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Kolejna metoda, do której Was zachęcam, to są organizacje i wydarzenia branżowe. Czyli jeśli ktoś na przykład chce zostać project managerem, zapiszcie się do PMI, Project Management Institute w Polsce. Jeśli ktoś chce być analitykiem biznesowym albo szuka pracy w tym obszarze, zapiszcie się do IIBA, czyli instytucji, która zrzesza analityków biznesowych na całym świecie, a ma swoje oddziały w Polsce. Zapiszcie się do Toastmasters, gdzie możecie trenować wystąpienia publiczne, prawda? Ale jakby są branżowe organizacje i tam warto się zapisywać i warto, wcześniej były spotkania na żywo, konferencje, teraz są spotkania online, networkingowe wciąż i tam możecie poznać, często takie organizacje właśnie organizują prelekcje podobne jak ta, czyli po prostu takie merytoryczne małe wykłady, prezentacje ludzi, którzy pracują w różnych firmach, prezentacje na różne tematy. To jest naprawdę bardzo duże źródło wiedzy i kontaktów i często tam możecie się dowiedzieć o ciekawej pracy, że ktoś oferuje. Projekty, wydarzenia edukacyjne i społeczne, czyli wydarzenie takie jak to. Ja już wspomniałem o projektach społecznych. Zachęcam Was do odwiedzenia strony takiej fundacji, która się nazywa Stella Virium. Ja wpiszę tutaj to tutaj na czacie, czyli to jest fundacja taka z Krakowa, z którą ja osobiście pracuję i razem z nią realizuję właśnie projekty społeczne. Ta fundacja oferuje szereg projektów społecznych w obszarze mentoringu, czy w obszarze jakby kariery, projekty, które uczą, jak szukać pracy, projekty, które uczą na przykład, jak pracować w korporacji. Także to jest przykład, nie mówię, że to jest jedyna fundacja, to jest jedyna fundacja w tym obszarze, którą ja znam, ale takich fundacji na pewno jest więcej. Także projekty takie jak ten, czyli Aktywuj Karierę, rewelacyjna platforma do tego, żeby dowiedzieć się po prostu właśnie więcej na temat rynku pracy, żeby poznać ludzi, prawda, to i wymienić po prostu pomysły. Także do czegoś takiego Was zawsze zachęcam. Targi pracy, nie wiem na ile teraz, jak one funkcjonują, czy się udało po prostu te targi przenieść do rzeczywistości online. Natomiast na targach pracy możecie poznać przyszłych pracodawców potencjalnych, poznać osoby, które tam pracują. Możecie zapytać te osoby, jakim się pracuje. Możecie zostawić swoje CV, porozmawiać o działach, o stanowiskach i tak dalej. To jest bardzo fajne miejsce, żeby szukać pracy. No i portale z ogłoszeniami o pracę. Ja Wam jeszcze polecę, tutaj szybko Wam napiszę coś. Gdzie jest najwięcej ogłoszeń o pracę? Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale najwięcej ogłoszeń o pracę w Polsce, ja akurat mam swój research, który robiłem, jest na stronach JobSwipe i CareerJet. To są tak zwane agregatory ofert pracy. Tam znajdziecie w Polsce jest około na każdej z tych stron 200 tysięcy ofert pracy. Na LinkedIn w sekcji Jobs macie 150 tysięcy ofert pracy. Na stronie pracuj.pl macie około 80 tysięcy ofert pracy. Także no to też są takie rzeczy, do których Was zachęcam, żebyście korzystali. No i teraz tak, jesteśmy już, powiedziałbym, na końcu naszej krótkiej podróży i po prostu chciałbym otworzyć teraz forum do tego, żebyście zadawali pytania. Możecie zadawać na czacie, możecie się odmutować, że tak brzydko powiem, i po prostu i pytać. To jest teraz wasz czas. Ja, Daniel, mam taką propozycję, żeby wyłączyć już teraz prezentację. Dzięki temu będziesz na głównym obrazie, pulpicie. Ja tak wprowadzając jeszcze wszystkich tutaj uczestników do zadawania pytań, myślę, że to podsumowując też, fajnie nam pokazałeś, że metody szukania pracy to jedno, ale
początek szukania pracy zaczyna się od diagnozy siebie, od właśnie odpowiedzenia sobie na to pytanie dlaczego, o to jakie są moje kompetencje. A ja mam taką obserwację, mając już kilka lat doświadczenia zawodowego, że zarówno ja, kończąc studia, czy studenci, którzy przychodzą do nas do biura w poszukiwaniu pracy, nie zaczynają od tego zadania sobie pytania, co ja chcę robić i dlaczego ja chcę robić, jaki jest mój cel zawodowy. Cudownie, jak mamy czas na taką autorefleksję, bo to jest taki nasz kapitał, prawda? Myślę, że się zgodzisz ze mną. Czas. I na różne rzeczy go przeznaczamy, więc fajnie, jak znajdziemy czas na zastanowienie się, co i dlaczego chcę robić. Tak, tylko trzeba zwrócić uwagę właśnie to, co mówisz, że jeśli jesteśmy na przykład na studiach, to tego czasu potencjalnie możemy mieć właśnie na to więcej trochę, prawda? To jest dobry moment. To jest bardzo dobry moment. Myślę, że tutaj w dyskusję byśmy wpadli z niektórymi. Aha, ja wiem, ale to trzeba popracować wiele lat, żeby to zrozumieć. Ale właśnie dobrze by było zadbać o siebie, po prostu zadbać o siebie zawodowo i znaleźć ten czas, mimo właśnie zajęć, mimo że są tutaj osoby, które są na piątym roku, na trzecim roku, muszą się zmierzyć z pracą dyplomową, być może szukaniem pracy, bo determinują ich rzeczy jakieś tam osobiste, ale mimo wszystko wziąć kalendarz i sobie powiedzieć, znajduję czas na autorefleksję, znajduję czas na spotkanie z doradcą zawodowym w biurze karier. To też, jak jestem przy głosie, chcę powiedzieć, że mamy to dla wszystkich osób, czy z kulu, czy spoza kulu, taką usługę jak bezpłatne doradztwo zawodowe. Wystarczy, że się założy konto w portalu kariery, wybierze termin z kalendarza doradcy zawodowego i już jesteście na spotkaniu z doradcą zawodowym, który naprawdę ma szerokie spojrzenie, bo może powiedzieć o tym, co dzieje się na rynku pracy, ale też właśnie może popracować z testami kompetencji, może pomóc już na tym etapie takiego marketingu, ja to mówię takiego marketingu zawodowego, czyli budowania CV, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. I to wszystko jest bezpłatne, a mimo wszystko profesjonalne i takim właśnie dużą taką motywacją do pomagania. Tak, ja też to też popieram i bardzo fajnie, że w ogóle takie bezpłatne narzędzia są i właśnie to, co powiedziałem na początku, że mamy tendencję trochę do niedoceniania rzeczy, które dostajemy za darmo, ale tutaj bym naprawdę zwrócił na to uwagę. To co, zachęcamy do zadawania pytań. Bo tak, ja może tutaj tak odpowiem na pierwsze pytanie. Napisałem CV na 4 strony, czy to za dużo? Czy tu pierwsze moje pytanie, tu Monika, jakbyś napisała tylko, czy ty jesteś studentką, czy po prostu pracujesz zawodowo i czy długo pracujesz. Natomiast zanim nawet to napiszesz, to napiszę, że 4 strony moim zdaniem to jest dużo. Jeśli ktoś ma CV w jakimś niestandardowym formacie, ma jakieś portfolio na przykład rzeczy, które tam pokazuje, to wtedy tak wiele stron jakby myślę, że ma zastosowanie. Natomiast 4 strony moim zdaniem to jest dużo. I pytanie, czy standard, tak, ja powiem tak, standard dla osoby, która wchodzi na rynek pracy, to jest 1 strona. Standard dla osoby, która jest na rynku pracy, to są 2 strony. Czy warto pisać o wszystkich umiejętnościach i moich zasobach? No, czy wartości jakimiś kieruję i chęć nauki może być wystarczająca w momencie, kiedy nie mam odpowiedniego doświadczenia. Czyli tak, jeśli jesteś osobą, która zaczyna karierę czy przygodę na rynku pracy, no to twoje kompetencje takie trochę miękkie, tak zwane transferable skills, czyli takie umiejętności, które jesteś w stanie przenieść z innych obszarów życia, czyli ze studiów, czy z prac na przykład studenckich i tak dalej, prawda? To są twoje kluczowe takie kompetencje. Czyli podam bardzo szybko taki przykład. Kiedyś byłem właśnie jeszcze na studiach na interwiu i zapytano mnie, to było interwiu na pozycję menadżera nocnej zmiany w hotelu dużym i zapytano mnie, jakie mam doświadczenie menedżerskie. Ja byłem wtedy na studiach, nie miałem żadnego doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, ale miałem doświadczenie w prowadzeniu kolonii jako wychowawca kolonijny.
i zacząłem opowiadać po prostu o tym, jakie kompetencje tam wykorzystywałem, które mogą się przydać w pracy z ludźmi jako menedżer. I to jest przykład takiego jakby trochę przeniesienia pewnych kompetencji z pewnych obszarów do innych obszarów. I to jest możliwe i na tym trzeba się skupiać tutaj. Jeśli nie masz dużego doświadczenia zawodowego. Więc to jest moja odpowiedź. Wspomniał Pan o szybkim odsiewaniu CV spływających na daną ofertę. Proszę opisać w skrócie metody. To tak, nie wspomniałem o szybkim, tylko o tym, że jest taka po prostu ilość tych CV. No, wiem, że są stosowane nawet boty, czyli programy po prostu automatyzujące przesiew CV. Natomiast no, to nie jest w ogóle jakby moja, że tak powiem, ekspertyza, także tutaj no, nie wypowiem się, ponieważ nie zajmuję się takimi rzeczami, prawda? Ja się zajmuję tym, jak dostać pracę, a nie samą rekrutacją pracowników. Także tu no, automatyzacja jest na pewno takim sposobem. Ja tutaj dodam a propos tej automatyzacji, że faktycznie są już tak zaawansowane programy, procedury HR-owe, które czytują z CV słowa kluczowe. Więc tutaj od razu taka rada na szybko, żeby w CV umieszczać słowa kluczowe, czyli słowa, które występują w samej ofercie. To jest tak naprawdę podany konkret od pracodawcy, o ile tak. Oczywiście możemy do tych słów kluczowych nawiązać, tak? Jeśli mamy to doświadczenie. To jest bardzo dobry komentarz, dziękuję, ale i też w ogóle to ma zastosowanie w ogóle do CV. Nie tylko do, tak. W sensie, bo rekruterzy też szukają słów kluczowych, prawda? Nie tylko boty, nie tylko automaty. Tak, no to Monika, to ten case właśnie, że przebranżowienie z bycia sprzedawcą. No to tutaj tym bardziej to, co powiedziałem, transferable skills, czyli pokazywanie, jakie umiejętności, które ty wykorzystywałeś w sprzedaży, możesz przenieść do nowej branży. To po pierwsze. Po drugie, skup się też na tym, moim zdaniem, żeby pokazać CV, co ty osiągnęłaś przez te 10 lat jako menedżer, w sensie spróbować ilościowo pokazać jakby wpływ twojej pracy na organizację, w której pracowałeś, czyli na jakie sumy sprzedałaś, tak? Ile kontraktów zamknęłaś, ile raportów wyprodukowałaś. Możesz zrobić oszacowanie przez te 10 lat, jeśli w miesiącu miałeś sprzedaż na taką i taką sumę, jeśli sprzedałaś tyle i tyle produktów, jeśli podpisałaś tyle i tyle umów w miesiącu, pomnóż sobie to przez ten czas, to pokaże twojemu nowemu pracodawcy skalę twojego wpływu i wartości, jaką przyniosłaś w pracy. Także to jest taka moim zdaniem bardzo ważna rzecz, a to jest uniwersalne, tak? Bo jeśli ktoś zobaczy, że ty jako sprzedawca po prostu dostarczałaś, że tak powiem, i sprzedawałaś i miałaś ten wpływ pozytywny, no to ktoś od razu pomyśli, że prawda, że to samo będziesz potrafiła może w innej branży, tak? Pani Monika nam dziękuję. Ja zachęcam do kolejnych pytań. Słuchajcie, tak jak mówił Daniel od samego początku, nie ma głupich pytań. Jest kolejne, pani Sylwia. A ja mam troszkę inne pytanie, ale mam nadzieję, że nie odbiegamy od tematu. Czy wygląd podczas rozmowy kwalifikacyjnej ma duże znaczenie? W kontekście czego? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ważne. I powiem tak, że wygląd ma bardzo ważne znaczenie w kontekście dostosowania jakby ubioru do kontekstu sytuacji. Czyli ja powiem tak, rekrutowałem powiedzmy tak na stanowisko i miałem 10 kandydatów już takich, jak to powiedzieć, przesianych przez agencję, czy to był agencja, czy nasz taki powiedzmy vendor, czy dostawca powiedzmy usług. I miałem 10 rozmów. No i z tych 10 rozmów tylko jeden kandydat, a to była pozycja akurat w międzynarodowym szwajcarskim banku, praca z generalnie z takim managementem średniego i wyższego szczebla. I tylko jeden kandydat tak naprawdę przyszedł schludnie ubrany w marynarce, prawda? I wiadomo, to jakby nie zdecydowało o tym, że on dostał tę pracę, ale no jakby to był bardzo mocny sygnał dla mnie, że on po prostu wiedział, jak się ubrać. Pierwsze wrażenie.
Tak, w sensie pierwsze wrażenie, ale chodzi o coś bardziej o to, że widzisz, Że że potem osoba. nie zawiedzie cię Tak, widzisz, że na osoba tym, rozumie, tej pracy, że bo osoba rozumie rozumie. sytuację, rozumie kontekst, stara się dostosować do tego. Prawda? Co innego, oczywiście, bo to nie było, słuchajcie, to nie była rozmowa o pracę na przykład w żabce, nie ujmując pracownikom i tej pracy, tylko że chodzi o to, że powiedzmy na taką rozmowę może taki po prostu ubiór nie byłby taki ważny, prawda? Więc dostosowujemy po prostu nasz ubiór, to jak wyglądamy do kontekstu. Dobre, też kolejne widzę bardzo takie ważne pytanie, które zawsze pada w kontekście CV i szukania pracy, czy warto umieszczać zdjęcie. I też tak, w Polsce rekruterzy generalnie są bardziej na tej jakby takiego zdania, że bardziej, że nie trzeba jakby umieszczać zdjęcia, że bezpieczniejszą opcją jest nie umieszczanie zdjęcia. Natomiast jeśli potrafimy świadomie to wykorzystać, swój wizerunek, czyli potrafimy zrobić zdjęcie, na którym pokazujemy się jako profesjonaliści z fajną energią, jako otwarci ludzie, z którymi inni ludzie chcą pracować, to wtedy ja zachęcam do wrzucenia takiego zdjęcia. Ja się też spotkałam z taką opinią, że rekruter lubi zdjęcie w CV, bo wie, z kim ma się spotkać, bo Tak. pewnie to zależy naprawdę Bo od to, bo, organizacji i od dlaczego, człowieka dlaczego tak się dzieje? rekrutującego. Bo zdjęcie humanizuje, jakby pokazuje nam, że za tym dokumentem jest osoba. I to jest fajna rzecz, moim zdaniem. Że można, tylko że to nie chodzi o zdjęcia takie, bo często też ludzie dają zdjęcia z dowodu osobistego, prawda, z paszportu i tak dalej. To nie o takie zdjęcie chodzi, nie? Bardziej chodzi naprawdę o zdjęcie, gdzie najlepiej zrobił nam po prostu jakiś fotograf i tak, albo strażniku, to myślę, że już z tego wyszliśmy, ale aczkolwiek pewnie wszystko może się zdarzyć, prawda? Tak, ale to świadomie po prostu zróbmy to zdjęcie. Miejmy pewność, że to jest profesjonalne zdjęcie, że pokazuje nas w dobrym, pozytywnym świetle, wtedy zamieszczamy takie zdjęcie. Jeśli nie mamy takiego zdjęcia, to nie róbmy tego. Tak, tutaj jeszcze pani Monika pisze, że telefonem można naprawdę zrobić dobre zdjęcie. Można. Zgadzam się, wystarczy po prostu poprosić kogoś, niekoniecznie to musi być zdjęcie z ręki, ale wybrać jakiś taki strój biznesowy i zrobić zdjęcie na jakimś takim przyjemnym tle. I wtedy właśnie unikamy tego zdjęcia z dyplomu, z paszportu sławetnego Tak. i rzeczywiście wtedy możemy przekazać tą dobrą energię. To się zgadzam 100%. Ja widzę, że troszeczkę już czasowo nie jesteśmy w tej dyscyplinie czasowej, tak, wiem. Natomiast wydaje mi się, że była potrzeba tych wszystkich treści. Jest jeszcze jedno pytanie. Czy białe tło jest konieczne do zdjęcia, które chcemy wykorzystać w CV? No moim zdaniem nie. Nie ma takiej zasady, moim zdaniem. Podzielam to zdanie. Ja jeszcze tak, zamykając powoli to spotkanie, chciałam Was, uczestników, poprosić o takie krótkie podsumowanie. Z czym zostajecie? Co Was zostało po tym spotkaniu? Będzie to takie wartościowe, myślę, że zarówno i dla Daniela, i dla nas w kontekście kolejnych takich wydarzeń. Jeszcze odpowiem może na to pytanie, Tak. Jeśli mogę, proszę. Bo to jest też bardzo ważne pytanie. W ogóle bardzo, bardzo fajna jakość tych pytań jest, także bardzo Wam dziękuję, bo to są wszystko bardzo ważne pytania. Czy warto na rozmowie zadawać ważne pytania świadczące o tym, że zrobiliśmy dobry research? Powiem tak, moim zdaniem pracę dostają osoby, które zadają pytania. I to nie pytania o to, czy są benefity w pracy, czy dostanę miejsce parkingowe, czy jaki komputer dostanę, tylko takie pytania po prostu merytoryczne. Polecam przygotować sobie naprawdę pod interwiu listę 10 do 15 pytań, z których zadamy powiedzmy 5 do 10. I przygotowując te pytania, skupcie się naprawdę na tym, co na takiej linii czasowej, na takim horyzoncie czasowym tym pierwszym dniu w pracy. Czyli spójrzcie na 3 miesiące w pracy, 6 miesięcy, rok w pracy i teraz tak. To mogą być pytania takie, jakie cele muszę zrealizować w pierwszym roku w pracy?
jakie są warunki na przykład przejścia okresu próbnego. Jak moje cele, które będę realizował, realizowała, będą się przyczyniały do realizacji celów całej organizacji. To jest tylko kilka przykładów, ale tych pytań trzeba mieć więcej. Ja Was też odsyłam jeszcze raz może do tych właśnie stron, które tam podawałem, czyli właśnie ta podróż zwana pasją i mój LinkedIn. Tam publikuję teksty na ten temat i tam też są przykładowe pytania, także dużo pytań zadawajcie. Ja myślę, że to, o czym mówisz, to jest też ważne, że w tych wszystkich metodach poszukiwania pracy, oprócz tego, że musimy dokonać diagnozy swojego potencjału, dowiedzieć się, gdzie są nasze talenty i umieć o nich mówić, to w tych wszystkich metodach poszukiwania pracy, które pokazałeś, byli ludzie. Więc trzeba też się z tym oswoić. Po pierwsze, że w tym urzędzie, czy w tej instytucji, czy w tej firmie są ludzie, więc nie ma co się bać. Trzeba po prostu próbować, oczywiście odpowiednio przygotowując się do tych różnych działań. Ja postaram się jeszcze znaleźć, bo dzisiaj szerowałam twój fanpage i pozwolę sobie wkleić, żebyście mieli go dostępnego bezpośrednio z tego spotkania. Tak jak mówił Daniel, podróż zwana pasją do wyszukania dla osób, które nie będą miały dostępu do czatu. I już to wklejam. Jeszcze ku uzupełnieniu a propos targów pracy jako metoda poszukiwania pracy. Już niedługo w marcu, 17 marca, jest taki event Absolvent Talent Days. Są to targi online, w których my jako Biuro Karier obejmujemy patronat. Wydarzenie sprawdzone. Od kilku lat ten event jest prowadzony stacjonarnie, a teraz w online. Także bardzo się cieszę, że właśnie... Że już jest właśnie ten event online, prawda? To bardzo mnie cieszy, bo to jest bardzo, bardzo fajne źródło właśnie informacji dla osób szukających pracy, tego rodzaju wydarzenia. Dodam jeszcze też uzupełnię, bo tutaj też Monika napisała o tym, że najważniejsze na rozmowie, żeby przekonać pracodawcę, jaką wartość on może mieć zatrudniając nas, to jest prawda. I też do tego, co powiedziałaś Marta też wcześniej właśnie o rozmowach. Co chciałam powiedzieć, że spójrzcie na to też z tej strony, że rozmowy kwalifikacyjne są też dla Was, żebyście dowiedzieli się dużo na temat pracodawcy i tej pracy i tego, czy Wy chcecie tam pracować. Czyli to jest jakby, wiecie, to jest tak trochę, ja mam porównanie takie rozmowy kwalifikacyjne do randki i oprócz tego, że jakby na randce powiedzmy, czy na takim spotkaniu towarzyskim próbujemy przekonać do siebie drugą osobę zwykle, no to też próbujemy się dowiedzieć, kim ta druga strona jest. Tak samo dla nas i czy spełnia nasze oczekiwania i tak samo powinno być na rozmowie kwalifikacyjnej. No bo nie chcemy dostać pracy, w której nie będziemy szczęśliwi, prawda? A w pracy potencjalnie będziemy po prostu rok, dwa, długi czas, prawda? Więc to jest czas też dla nas, żebyśmy my się dowiedzieli, czy ta praca spełnia nasze oczekiwania. Zgadza się. Świetne podsumowanie, tym bardziej, że ta chemia, tak jak jest w związku, jest super, więc fajnie, jak jeszcze większa część dnia, którą spędzamy w jakimś zespole, w jakiejś pracy, jeśli tam taka chemia zawodowa też jest tak, i w tym się realizujemy, więc to rzeczywiście jest clue poszukiwania pracy i tej kropki nad i otrzymania stanowiska w konkretnej firmie. Słuchajcie, jest już 11:48. Myślę, że będziemy powolutku kończyć. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Zobaczcie, jak tę pandemię możemy przekuć na coś dobrego. Myślę, że nie udałoby mi się Daniela ściągnąć do Lublina, chociaż może. Gdybyśmy duża prawda, no. Tak, natomiast to spotkanie dało nam taką szansę. Ja zapraszam do mediów społecznościowych Daniela, na jego profil LinkedIn, do jego fanpage'u. Naprawdę dużo wartościowych treści. Myślę, że tam jeszcze szczegółowo
szczegółowiej opisane metody poszukiwania pracy, bo sama te posty Daniela zgłębiłam, więc jeśli ktoś jeszcze czuje niedosyt, to tam na pewno znajdzie odpowiedzi. Ja też zapraszam Was na kolejne dni tego naszego cyklu webinarów. Jutro porozmawiamy sobie o CV, więc jeśli ktoś ma taką potrzebę dowiedzieć się, jak właśnie to CV przygotować, żeby poznać przyszłego pracodawcę i znaleźć zatrudnienie, to te tematy będziemy poruszać i na te pytania odpowiadać. Ja bardzo dziękuję. Daniel, może dwa słowa na koniec jeszcze. Tak, no ja też Wam bardzo, bardzo dziękuję. Powiedziałbym może to, że już powiedziałem, że dziękuję za bardzo, bardzo dobrej jakości pytania. No i też chciałem właśnie to trochę jakby docenić, że byliście na tym spotkaniu, to znaczy, że jest Wam ten temat, jest bliski, jest dla Was ważny i że macie potencjał i taką proaktywność, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, szukacie, zgłębiacie temat, więc moim zdaniem po prostu macie takie fundamenty, żeby odnieść sukces z tym, co będziecie robili. No i to jest dobre podsumowanie. Ja bardzo dziękuję.